U wielu producentów i w wielu rejonach Polski spotykamy się z narastającym problemem występowania groźnego patogena, jakim jest kiła kapustnych. To spustoszenie, które tu widzimy, jest właśnie tego wynikiem. I życzymy sobie, aby u nikogo z Państwa taka plantacja nigdy nie miała miejsca, żeby móc się ustrzec występowania kiły kapustnych. Mamy dla Państwa najlepsze z możliwych rozwiązań. Zapraszam, proszę za mną. Otóż naszą propozycją, rozwiązaniem tego problemu jest uprawa odmian kiły odpornych, która jest najlepszą alternatywą spośród wszystkich możliwych. Oczywiście ważna jest też agrotechnika. Zachowanie dobrej agrotechniki jest tutaj również bardzo istotnym elementem. Mam zaszczyt zaprezentować Państwu na naszych poletkach odmianę o nazwie Kila Prince. Odmiana, która jest przeznaczona do przemysłu, bardzo wczesnego przemysłu, ponieważ odmiana po 90-95 dniach osiąga dojrzałość zbiorczą. Odmiana charakteryzuje się bardzo dobrym wyrównaniem, odpornością na kiłę kapustnych, białą strukturą wewnętrzną, jej bardzo dobrym przystosowaniem na potrzeby przemysłu przetwórczego. Główki odmiany Kila Prince osiągają masę do 5 kg i są najlepszym rozwiązaniem w walce z kiłą u tych z Państwa, gdzie ten problem występuje. Raz jeszcze chciałbym podkreślić, że jest to kapusta przeznaczona do wczesnego przetwórstwa. Kapusta, której nigdy w tym segmencie jeszcze nie mieliśmy. Jest to nasza nowa odmiana, jest to dla nas nowy segment. Udało nam się wprowadzić od razu nie tylko kapustę do przetwórstwa wczesnego, ale również dodaliśmy do tej odmiany odporność na kiłę kapustnych. Nie bez powodu testy nowych odmian z odpornością na kiłę kapustnych odbywają się w takich skrajnych warunkach. Chcemy mieć pewność, chcemy Państwu pokazać, jak te odmiany zachowują się w warunkach trudnych uprawy, na warunkach na polach zakilonych. Dlatego chciałbym Państwu przedstawić obok siebie dwie rosnące odmiany. Pozwolę sobie wyrwać. Proszę bardzo, odmiana X nie wytworzyła w ogóle systemu korzeniowego. Główka osiągnęła masę może 250 gram. Natomiast odmiana Kila Prince charakteryzuje się bardzo dobrym systemem korzeniowym. Brak galasów na systemie korzeniowym. I piękna kapusta, która nadaje się do przetwórstwa.